No i właśnie my tutaj na czerwonym dywanie z Lusią już czekamy. Co Anna Lewandowska, Aniu, dzień dobry, nam zaprezentuje? Jakie to informacje ze świata show biznesu? Dzień dobry dziewczyny, dzień dobry państwu. Zapraszam na czerwony dywan i tym razem zaczynamy od mężczyzny, który absolutnie stopi wszystkie serca, dlatego że wybrał swoją ukochaną rodzinę, ukochaną żonę zamiast kontynuowania kariery. No niemożliwe. Tak. Chuck Norris właśnie teraz ogłosił, że wycofuje się dalne zapalenie stawów, więc musiała być poddana badaniu z użyciem kontrastu i niestety ten kontrast zatruł jej organizm, więc bardzo trudna historia. Teraz mierzy się z gigantycznym bólem, dochodzą do tego problemy z nerkami, więc Chuck Norris właśnie, drodzy państwo, wybrał swoją ukochaną żonę i to piękny wybór. Myślę, oczywiście, że najpiękniejsza rola w życiu i ojca, i męża. I zdecydowanie kibicujemy, żeby spędzili ze sobą mnóstwo fajnego czasu. Tak, i zdrówka dużo życzymy. A teraz inspiracje dla wszystkich przyszłych panien młodych. Mowa bowiem o ślubie Vanessy Hudgens, która to lista, no i taka wzruszająca, powiedziała, że oni sobie sami taką przysięgę właśnie napisali. Trochę ciężko było ją wymówić, no bo te łzy gdzieś tam, wiesz, napływały do oczu i mnóstwo wzruszeń. Ogromne, i powiedziała, że to był też taki piękny moment, kiedy wszystkie rodziny usiadły przy jednym stole, nie znając się, nawiązywały te relacje i powiedziała, że taką tradycję chce wprowadzić do O przygotowaniach do ślubu dzisiaj w pytanie na śniadanie będziemy mówić jeszcze o tym, żeby jak to sobie wszystko rozplanować, żeby wszystko wyszło dobrze. A, no to dobrze, nie mogę się doczekać. To jest zawsze bardzo ważny temat i mnóstwo dyskusji w różnych rodzinach jest. Tu przed chwilą, o właśnie, to jest to zdjęcie. I tak sobie myślę, kolor według Instytutu Pantone, nazywa się Peach Fuzz. No i właśnie on ma taki jasny, brzoskwiniowy odcień. Wiesz, no nie chcę być krytykiem, tak? Ale myślę, że jednak bardziej brunetką będzie pasowała, wiesz? Naprawdę! O nie! No tak, no musimy o tym porozmawiać. No nie, wiesz, chyba tego nie przeżyję, no nie. Tak. Ty masz piękną brzoskwiniową skórę, Ania, więc po prostu, wiesz, no rozpłyniesz się w tej brzoskwini, no. No to może czas na zmianę koloru włosów. Nie, ja jestem blondyn. Może złoto. Złoto? Nie, ja spróbuję, drodzy państwo, tej brzoskwini i mam nadzieję, że może makijażem coś, wiesz, no kurczę, zmartwiłaś mnie. No przepraszam, ci zepsułam. No dobra, dobra, to lećmy do złota w takim razie, do złota na brzuszku. Złota nigdy za wiele. Zobaczcie, Ciara właśnie pojawiła się, różowy może być właśnie taki bling, bling bardzo świecący, a ona spełnia swoje marzenia. Powiedziała, że kariera to jedno, ale od zawsze chciała mieć dużą rodzinę, w związku z czym jest czwarte dziecko w drodze, najstarszy synek ma lat 9. No i myślę, że... A wiemy? Będzie dziewczynka, chłopczyk? Nie wiadomo. Wiem tego, aha, nie wiem, ale widać, że ten poród to chyba już tuż, tuż. No. No dobrze, także życzymy spokojnego porodu i żeby dzieciątko było zdrowe. Ja tu lubię do państwa przychodzić z takimi bardzo radosnymi informacjami. Nawet jak się dowiaduję, że ten kolor nie będzie mi pasował, no to nie zepsuje to mojego dnia, ale niestety ten świat, no to życie jest takie, że przynosi i dobre, i smutne informacje. I tak jest w przypadku właśnie tej informacji, która wczoraj pojawiła się w mediach. Ją na początku akceptował, no bo wyczuwał po prostu konkurencję. No przypomnijmy, no pani Elżbieta była świetna w tym, co rzeczywiście robiła, ale gdzieś po latach nawet zaczęli nawiązywać jakąś taką nić przyjaźni. Nić przyjaźni pojawiła się między nimi, bo po prostu stwierdził, że no, ona robi swoje, jest kobietą, nie jest dla niego konkurencją. A Ania do nas jeszcze wróci. Dziękuję, z przyjemnością. Będzie quiz. Będziemy z Lusią na ciebie czekać i z państwem, a zobaczmy, co jeszcze przed nami.